środa, 14 sierpnia, Anna Tabaka, dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Od początku sierpnia w jeziorze Dzierżno i wodach Kłodnicy wyłowiono ponad 31 ton śniętych ryb. Dzisiaj w Gliwicach minęła pierwsza doba eksperymentu, podczas którego przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Zespół do Spraw Odry wpuszczają do rzeki perchydrol, który ma zredukować liczebność występującej tam złotej algi, odpowiedzialnej za pomór ryb. Sprawdziliśmy, czy są już pierwsze efekty tych działań. Na miejscu była Fatima Orlińska. To, co już dziś można powiedzieć, to, że wskutek wtłaczania nadtlenka wodoru do wód Kłodnicy nie padają ryby. Choć perchydrol w stężeniu 1000 razy mniejszym od medycznej wody utlenionej w odpowiedniej dawce z założenia powinien być dla nich bezpieczny, specjaliści stale monitorują, jak ryby zachowują się po ponad dobie podawania środka. W momencie, gdyby pojawiły się niepokojące okoliczności, dawka zostanie zmniejszona. Na same ryby nie widać jest jakiegoś istotnego negatywnego wpływu, bo wczoraj w momencie aplikacji było widać wyraźnie, że ryby spływają spokojnie, bo to, no, bo tak jak mówię, to jest jednak środek, który gdzieś tam oddziaływuje, więc ten, natomiast nie było praktycznie śniętych ryb, więc ten dzisiaj rano też nie było, więc można powiedzieć, że przynajmniej przy tej dawce dla ryb jest bezpieczne, no, tylko pozostaje kwestia, czy jest to dawka skuteczna na algę również, prawda? Wczoraj przed rozpoczęciem eksperymentu w zasadzie no, mieliśmy śnięcia tutaj w Kłodnicy nawet. Także no, ilość prymnezyn, które produkuje alga i która spływa, jest prawdopodobnie bardzo duża. Czy populacja złotej algi zmniejszyła się, będzie można powiedzieć prawdopodobnie za kolejnych kilka do kilkunastu godzin. Jak tłumaczą specjaliści, sama analiza to proces czasochłonny, ponieważ z pobieranych próbek wody konieczne jest odseparowanie złotych alg, zbadanie ich pod mikroskopem i policzenie, a następnie dopiero porównanie z próbami zerowymi. I jeszcze we wtorek mówiono o występowaniu nawet 200 milionów osobników złotej algi na litr wody. Zostały przeanalizowane próbki zerowe i próbki z pierwszych pomiarów. Tam drastycznych różnic jeszcze nie ma, natomiast to są naprawdę pierwsze próbki takie startowe, więc trudno tutaj mówić o jakichś efektach. Te wyniki będą na bieżąco spływały, bo analizy są długotrwałe. One wymagają co najmniej kilku godzin pracy takiej przy mikroskopie i w laboratorium. Także jest to pewne przesunięcie i opóźnienie. W środę rano wojewoda śląski zwołał sztab kryzysowy, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w eksperyment i sytuację na Kłodnicy służb. Od 2 sierpnia z kanału Gliwickiego i Dzierżna Dużego wyłowiono ponad 31 ton martwych ryb. Zostały podjęte decyzje odnośnie takiego przygotowania do zbierania tych ryb efektywnego, skutecznego, szybkiego w czasie weekendu, bo jutro święto Wojska Polskiego, ale też trudny okres taki weekendowy, więc to było głównym przedmiotem i zabezpieczenie właściwej liczby służb na miejscu w tym okresie takiego długiego de facto weekendu sierpniowego, żeby nic nie zalegało i żeby te ryby były na bieżąco zbierane. Także my tutaj z kolei na miejscu eksperymentu też czekamy na pierwsze wyniki próbek, które były pobierane właściwie do nocy, do północy wczoraj i są pobierane dzisiaj. Dziś na podstawie zgromadzonych dotychczas wyników badań jest niemal pewne, że przyczyną masowego pomoru jest toksyna wydzielana przez złotą algę. W środę na miejscu eksperymentu na zaproszenie resortu klimatu pojawili się również przedstawiciele organizacji pozarządowych. Jesteśmy zainteresowani tym, żeby jednak nasze środowisko było czyste, w miarę czyste. Wiadomo, iż zmiany, które tutaj się dokonały na Śląsku, są bardzo duże w wyniku wieloletnich, dziesięcioletnich działań przemysłu. Tu głównie chodzi o przemysł wydobywczy, zrzuty solanek do Kłodnicy już od kilometrów tam dużo wcześniej. Także chcemy aktywnie jakoś się włączać, jeżeli tylko jest taka okazja. Sam kanał, wiadomo, że to jest sztuczny twór, ale już się wkomponował w to środowisko, które tutaj jest. I jakoś staramy się uczulać i nagłaśniać właśnie to, żeby społeczeństwo zrozumiało, co możemy stracić. Eksperyment ma być przeprowadzany do piątku włącznie z możliwością jego przedłużenia. Choć to działanie wyłącznie doraźne, powinno zgodnie z założeniami skutecznie zredukować liczebność złotej algi, a w konsekwencji zapobiec katastrofie na Odrze. W jednym miejscu udało się rozwiązać problem zapadliska, w innym powstała kolejna dziura.
ponad 200 odwiertów o łącznej długości 8 km. Zabezpieczyło teren cmentarza w Trzebini. Nekropolia, na której 2 lata temu doszło do zapadliska, została dzisiaj ponownie otwarta. Ale jak mówią mieszkańcy, to nadal nie wszystko. Problemy z zapadającą się ziemią nie dotyczą tylko tego miejsca. Paweł Jędrusik. To na tym niedużym cmentarzu w Trzebini zapadlisko pochłonęło we wrześniu 2022 roku ponad 40 grobów. Cmentarz musiał być zamknięty, a wielu mieszkańców nie mogło odwiedzić grobów bliskich nawet 1 listopada. Nekropolia została udostępniona mieszkańcom kilka dni temu. Cmentarz jest czynny, ale nadal jest, powinny te chodniki być zmyte, bo to jest taki pył się unosi jeszcze, pomimo że pomniki pomyte mamy, nie? No ale to się pył unosi, powinni szlaufem jeszcze wymyć te chodniki, to wszystko. Bardzo przykre to jest, bo nawet widząc przez te osłony, ogrodzenie, nic się wokół tych grobów części nie działo, więc no, podejrzewam, że wykonawca poszedł dalej, jak gdyby odgradzając cmentarz, robiąc krzywdę ludziom, którzy mogli mieć dostęp. I mimo, że upłynęło już tyle czasu od zdarzenia, mieszkańcy nadal czują obawy. No, obawa zawsze jest, no, ale już jest procent tej obawy mniejszy niż przedtem, no bo jednak już te pustki wypełnili, no i no, mamy nadzieję, że będzie lepiej, no. Dziś spółka restrukturyzacji kopalń uspokaja i twierdzi, że jest już bezpiecznie, także w miejscach, gdzie powstało największe zapadlisko. Mimo to pochówek tam jest sprawą indywidualną. Wykonaliśmy w sumie ponad 200 odwiertów o długości łącznej 8 km. Jeżeli chodzi o materiał, który został wpompowany w to miejsce, to jest 18 tysięcy metrów sześciennych. To jest ilość, która odpowiada wielkości 9 basenów olimpijskich. Cmentarz przy ulicy Jana Pawła II w Trzebini to tylko jedno z miejsc, które ucierpiało w wyniku szkód górniczych. Nadal nierozwiązany jest problem ze znajdującymi się tuż obok ogródkami działkowymi. Tam zapadliska powstały już w 2021 roku. Mieszkańcy nie mogą z nich korzystać. No jest taka sytuacja troszeczkę patowa. Część osób chce odszkodowania i bardzo nam zależy, żeby spółka restrukturyzacji kopalń wypłaciła mieszkańcom te pieniądze. Problem z zapadliskami mają w Trzebini, problem mają też w Mikołowie. To tam, na popularnej Wiślance w kierunku Skoczowa, wczoraj powstała dziura o średnicy 1 metra. Pracownicy GDDKiA dziś badali, dlaczego powstała. Te szybkie badania mają nam pozwolić na podjęcie takiej doraźnej decyzji, czy na ten wydłużony weekend będziemy w stanie udostępnić ten lewy pas. Szczegółowe wyniki i docelowa naprawa będzie wymagała bardziej precyzyjnych informacji. I mimo, że chodzi tylko o nieduże zapadlisko, to zdaniem niektórych może to być duży problem. Mieszkańcy Mikołowa twierdzą, że przyczyną mogą być również szkody górnicze. Podkreślają też, że tuż obok może przebiegać linia kolei dużych prędkości. Tam ma być posadowiony wiadukt. No i teraz proszę sobie wyobrazić, gdyby doszło do takiego zapadliska. To nie jest hipotetyczne. Ponieważ takimi sytuacjami mieliśmy w zeszłym roku na znaczną skalę w mieście górnośląskim, Siemianowice Śląskie, gdzie tuż koło bloku mieszkalnego doszło do zapadliska na głębokość około 80 metrów, jakby pamięć nie myli. W tym rejonie kierowcy w najbliższych dniach mogą się spodziewać utrudnień w ruchu drogowym. Przed dziurą w drodze kierowców ostrzegają znaki świetlne oraz pachołki między pasami. Wysoka wilgotność, sprzyjająca temperatura w nocy oraz regularne opady sprawiły, że w lasach pojawiły się grzyby. Nie jest to na razie dyscyplina olimpijska, ale na pewno zbieranie ich można zaliczyć do sportów narodowych Polaków. Niektórzy zapaleńcy podczas jednorazowych wypadów potrafią przejść nawet kilkanaście kilometrów. Dlatego ratownicy jurajskiej grupy GoPro ostrzegają. W ostatnich dniach szukali 60-latka, który pogubił się w lesie i nie wiedział, gdzie się znajduje. Wyprawa poszukiwawcza, trwająca do godzin późnonocnych, zakończyła się na szczęście happy endem. Karolina Komada.
kozaki, prawdziwki, maślaki i kurki. Można powiedzieć, że prawdziwe grzybobranie w pełni rozpoczęte. Pierwsze okazy pojawiły się w lokalnych lasach już w czerwcu. Leśnicy przypominają o prawidłowej metodzie zbierania. Moim zdaniem o wiele lepsze jest wykręcanie grzyba ze ściółki, a nie obcinanie nóżki, ze względu na to, że ta pozostałość nóżki, która zostaje w ziemi, bardzo szybko zaczyna gnić, co może powodować też obumieranie dalszej części grzybni znajdującej się w ściole. Natomiast przy wykręceniu wykręcamy po prostu całą tą część grzyba, która jest owocnikiem, no i nie ma tej części, która może zaszkodzić grzybni. Pierwsze grzyby pojawiły się też na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, co oznacza też pierwsze interwencje. Kilka dni temu 9 ratowników jurajskiej grupy GOBR włączyło się w poszukiwania 67-letniego mężczyzny, który z rana wybrał się na grzyby. Późnym wieczorem nie było z nim kontaktu. Około godziny 1 w nocy zespół kładowy GOBR zlokalizował poszukiwaną osobę. Wychłodzonemu, zmęczonemu i przemęczonemu mężczyźnie udzielili pomocy. Choć ta sytuacja zakończyła się happy endem, ratownicy apelują o rozsądek. Jura jest dosyć specyficznym terenem, dlatego że nie są to góry, natomiast głównie to są ostańce, a otoczone rozległymi lasami. I osoba, która wchodzi, traci orientację, tak naprawdę nie może też odnaleźć tego kierunku, bo nie ma punktów charakterystycznych. Zachęcamy Państwa do tego, aby chociażby zwracać uwagę na słupki podziałów leśnych, ponieważ jeżeli się zgubicie, podacie nam numer takiego słupka, to jesteśmy w stanie precyzyjnie namierzyć miejsce, w którym się znajdujecie. Przed wyprawą na grzybobranie warto też zainstalować aplikację Ratunek, dzięki której można w łatwy sposób nawiązać kontakt z grupą ratunkową. Ratownicy nakłaniają też do organizowania grupowych wypadów, szczególnie jeżeli w wycieczce do lasu będą uczestniczyły osoby starsze. Choć przez wysokie temperatury na kolejne grzyby będziemy musieli poczekać na jesień. O miejskich wyspach ciepła mówi się regularnie od początku sezonu. Wysokie temperatury nie zachęcają do spędzania wakacji w zabetonowanych aglomeracjach. Dlatego coraz częściej miasta walczą z betonozą, którą same stworzyły. Wśród nich jest m.in. Ruda Śląska i Bielsko-Biała. Teraz pomysł zazielenienia pojawił się w Częstochowie. Obecnie to decyzja miast, co robią z nagrzewającym się betonem. Od września, według zapowiedzi ministerstwa, ma to być obligatoryjne. Karolina Komada. Pomnik Piłsudskiego, zraszacz wodny, który zapewnia chwilową ulgę w upalny dzień i morze betonu. Tak aktualnie wygląda plac Biegańskiego w Częstochowie. Są jednak pierwsze plany zazielenienia terenu. Bo to jest takie miejsce, że tak powiem, dużo mieszkańców przychodzi, tak jak teraz jest okres pielgrzymkowy. Więc myślę, że dużo osób narzeka, że jest beton, czy tak zwana betonoza. Aczkolwiek wiadomo, no jakby był cały pokryty zielenią, no myślę, że w żadnym stopniu by to się nie przyjęło, nie, na zadbanie, że tak powiem, tego terenu, bo to wiadomo, no jednak duża ilość osób, trawa no na pewno by była zniszczona, nie? Więc myślę, że koncepcje obydwie są jak najbardziej adekwatne do warunków, jakie mogą zostać tutaj, że tak powiem, przyswojone przez mieszkańców, prawda, czy przez turystów. Zieleni nigdy za wiele, zieleni i kwiatów. Także przedstawione tutaj dwa projekty, obydwa dodają zieleń. Myślę, że zieleń naturalna zawsze lepiej się broni i zawsze jest taka bardziej przyjazna, bliższa nam po prostu. Wprowadzanie zieleni w miejską przestrzeń to jeden z głównych celów wielu samorządów. Ruda Śląska już w marcu udostępniła pierwsze wizualizacje modernizacji placu Jana Pawła II, a dwa tygodnie temu informowaliśmy o planach wielkiego odbetonowania Bielska Białej, który od czerwca walczy z negatywnymi skutkami powodzi błyskawicznej. Teraz kolej na Częstochowę. Między 3 a 16 września to już będzie ankieta internetowa w ramach konsultacji społecznych, gdzie będzie można wybrać tą akurat koncepcję, która bardziej odpowiada mieszkańcom. Na to liczymy, że będzie duże zainteresowanie tym tematem. Choć walka z betonozą to coraz częstszy nagłówek pojawiający się w mediach, to wciąż nie są to obowiązkowe działania samorządów. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad projektem zmiany prawa ochrony środowiska. Ustawa miałaby wprowadzać obowiązek tworzenia planów adaptacji przez miasta, które mają 20 tysięcy mieszkańców lub więcej. Plany będą musiały
musiał zawierać dwie rzeczy. Pierwsza to będzie koncepcja zazieleniania miasta, zwiększania powierzchni terenów zieleni, zadrzewień. I druga koncepcja gospodarowania wodami deszczowymi i roztopowymi na terenie miasta. Oba te elementy odnoszą się do tematu, do kwestii miejskiej retencji, bo no, tereny zieleni i zielona retencja no, to jest taki kierunek, który promujemy i zachęcamy samorządy do tego, żeby właśnie myśleć o terenach zieleni też jako obszarach, które magazynują wody deszczowe w sytuacjach deszczy nawalnych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamierza też monitorować samorządy i sprawdzać co dwa lata, jak miasta odpowiadają na zmianę klimatu. Gotowy projekt ustawy najprawdopodobniej trafi do Sejmu na przełomie września i października. Taka była środa, przed nami długi weekend. Informacje Silesia Flash będą z Państwem cały czas. Do zobaczenia.